niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Dobra, tutaj tematy droższe, a tutaj tematy tańsze. Z Uberdaszkiem, no marzenie, takie Mitsubishi w kombi. Jaguarem rodzina by nie jeździła? Nie. No człowieku, nie gadaj, nie gadaj. Transitem za kwadratowy. Asterka ładna, za ciasna dla ciebie. Po prawo, po lewo. Po prawo, po lewo. Czy ze mną jest facet na wyjeździe, który wylicytował 2 lata temu. Jak pan Romek wstawił na WOŚP, wylicytował, co wylicytował? Wyjazd. Kasa poszła z Allegro, oczywiście aukcja była na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, a widzu przez to lata zbierał się, żeby ze mną wyjechać. Zbierał się tak długo z prostej przyczyny. Nowotwór. Ale jak się okazuje, zwyciężył. Sprzedany. Też grubo. Też sprzedany. I taka sytuacja. Pozbierał się, jest. 2 lata zeszło. Jak to w życiu? Jest widzu, który chce po taksówce. 7. Tylko 1.6 motorek to jest, XF DSG, bo rodzina wielodzietna zastępcza, widzu dzielny. Nawet nie umordowana ta skrzynka, siedzonko. 4800 euro kosztuje. 4800? 4800 za 12 rok w 1.6 dieslu, koło 2,5 stówy, ale taki, jakaś zaślepeczka, jakieś drobiazgi, jak to po taksówce, nawet czysty, nie jest jakiś, nie jest jakiś uprogowany. 4,8. Dwójka na szybie, 12 roczek. Kolorem się nie jeździ, dzwoń do żony. Ale jaka taniość. I 7. Czemu te zdjęcia? Dzień dobry. To są całkiem rzetelne. To są całkiem rzetelne samochody, te Mazdy. Jeszcze wiem, jaki motor tu jest, gdzie zebrał. 8002 litry benzyny, albo nie ma cyfry. Jedziemy do szefa, jest jakaś budka, jest tam budce ktoś. Tu już czynne. Drzwi są, wiesz, przesuwne boczne. Nie jest jakiś upstrykany, tu ma jakieś drobiazgi. Tarcza, to masz na klocki, świeżutko po serwisie kloców. Też tam masz nówkę? Przód to samo, nowiutkie kloce. Tarczę mam przód nowiusieńką bez rantu. Dotknij tarczy. To jest, wiesz, jakiś może i temat. Fotel bez jakichś dziur szczególnych. Manualna skrzynka. Japończyk niezawodny. Zapytam dziadygę, może akurat nas stać. Co znowu sprzedane?